nie tylko jest ta kwestia pomocy drugiemu człowiekowi, doskonale wiemy, to nie tylko pożary, ale wiele innych akcji, ale przede wszystkim inne akcje, ale też tego bym nie lekceważył, ten wymiar społeczny, ten wymiar przechowywania polskiej tradycji, wymiar pokazywania najmłodszym, włączając nowe pokolenia w państwa jednostki, pokazywanie tej bardzo potrzebnej Polsce postawy odpowiedzialności za to, co nas otacza. Państwo wychowujecie kolejne pokolenia młodych ludzi, tak jak wcześniej wasi poprzednicy wychowali was. Nie jestem obojętny. Biorę odpowiedzialność za moją wieś, za moją miejscowość, za okolicę, za drugiego człowieka. I za to chcieliśmy nam podziękować. Jakby ten pomysł, dodatkowy fundusz nie tylko na kolejne wozy strażackie, na kolejne pompy, na sprzęt medyczny, ale też na właśnie możliwość kultywowania państwa tradycji. Ta realna pomoc dla jednostki to jest przecież też po to, żeby większość z państwa wiadomo, ale sztandar, mundur dla nowych osób. Te wszystkie elementy, które są dodatkiem, jakże ważnym dodatkiem państwa, służby państwa życia. I jeszcze raz proszę pamiętać, że to wsparcie to jest po prostu podziękowanie państwa polskiego, podziękowanie rządu dla państwa służby i to mam nadzieję stanie się taką naszą tradycją. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę na dalszej służbie.